każdy ma swoje problemy. U nas też zaczęliśmy tak naprawdę bez atakującego. Janek popełniał same błędy, ale potrafił wrócić. Też inni zawodnicy na boisku są od tego, żeby sobie pomagać. I my w tym roku tak naprawdę w tym się bardzo dobrze znaleźliśmy, że my nie mamy nie wiadomo jak dobrej drużyny, ale wszyscy, cała trzynastka, która jest na boisku, sobie zawsze pomaga. I to jest chyba klucz do tego małego sukcesu olsztyńskiego. No jedyne, z czego jesteśmy zadowoleni, to że po tych pierwszych setach wstajemy, zachowujemy spokój i wracamy do naszej gry, naszego systemu i wygrywamy za 3 punkty. To jest bardzo, bardzo ważne i ma dużą wartość dla nas, także bardzo się cieszymy. A wyeliminować tego pierwszego seta na pewno będziemy jakoś, tego słabego pierwszego seta będziemy próbować jakoś rozwiązać. My walczymy od początku do końca. Pierwszy set nam zupełnie nie wyszedł, ale na przykład Janka Hadrawę kocham za to, że on cały czas jest taki sam. Idzie na maksa w każdą piłkę, na każdym treningu. Zaczął fatalnie mecz, ale tak naprawdę drugiego seta bardzo, bardzo, bardzo pomógł tej drużynie. A ja się cieszę z tego, że mogłem dzisiaj kolejny raz zagrać z tymi chłopakami, bo czujemy się ze sobą dobrze i ta gra nam sprawia przyjemność, a to jest w tym wszystkim najważniejsze, żebyśmy my byli zadowoleni, spełnieni i kibice nasi. Osiągnęliśmy dużą przewagę nad Olsztynem na początku meczu. To jest chyba trzecie spotkanie z rzędu, gdzie tak bardzo dobrze zaczynamy i szybko nasza gra się rozpada. Od 17-12 w pierwszym secie przestaliśmy grać. Jeszcze jakimiś resztkami tej dobrej gry wygraliśmy pierwszego seta, ale jak się potem okazało przez 3 kolejne, to był chyba przypadek, bo Olsztyn był dzisiaj zdecydowanie lepszy. Myślę, że grają w tym sezonie naprawdę, naprawdę dobre mecze i naprawdę to jest świetna drużyna. Natomiast my też oczywiście chcemy, myślę, że przede wszystkim zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. Wygraliśmy te 2 mecze ostatnio za 3 punkty, więc możemy sobie powiedzieć, że zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy. Natomiast oczywiście jutro trzymamy kciuki za Łuczniczkę i wierzymy w to, że się uda. Wszak wystarczy teoretycznie tylko zwycięstwo, ale no cóż, można powiedzieć, że na pewno Jastrzębski zasłużył na tą czwórkę, natomiast sport jest przewrotny, sport jest nieprzewidywalny i liczymy, że tak też tym razem będzie. Dziękuję bardzo. Tak szczerze, Jastrzębski zasługuje na to, żeby grać w tej czwórce. My nie wygraliśmy żadnego meczu z topowymi drużynami, oni i wygrywali u siebie i potrafili wygrać w Rzeszowie i zdobyć punkty w Bełchatowie, także myślę, że tu sobie zapracowali na to też całym sezonem, grając bardzo twardo. Jasne, że będę jutro siedział przed telewizorem i kibicował Łuczniczce, ale mogę też sobie po meczu, jeżeli wygrę Jastrzębski, usiąść spokojnie i spojrzeć w lustro, że robiliśmy wszystko w tym roku, żeby w tej czwórce się znaleźć. Myślę, że te ostatnie mecze zwłaszcza pokazały, że dla nas nie ma ważnych, mniej, bardziej meczów, tylko po prostu od początku sezonu, jak zaczęliśmy trenować, tak ten nasz walec się przetoczył przez cały sezon. Myślę, że trener jest bardziej kompetentną osobą do oceniania zawodników naszej drużyny. Jeżeli nie chciał tego zrobić publicznie, no to widocznie tak uznał, że to będzie zastosowne. No ja na pewno nie będę też komentował gry swoich kolegów, mogę o swojej mówić.